Dom jest bardzo szczególnym miejscem, a kuchnia jest jego sercem. W kuchni jest coś ciepłego i magicznego, czemu trudno się oprzeć. To tutaj człowiek kieruje swoje pierwsze kroki po powrocie z pracy lub szkoły. Co może być przyjemniejszego od chwili, gdy przekraczasz próg po ciężkim dniu i czujesz smakowity zapach jedzenia? A smaki naszego dzieciństwa? Unoszący się po całym domu zapach i smak, jakiego już nie ma. Każdy z nas ma jakieś ukochane dania, z którymi kojarzy mu się dzieciństwo. Dania te były to proste potrawy, niewyrafinowane, przygotowane ze zwykłych składników, ale naturalnych, pysznych i bez konserwantów. Takie smaki i zapachy przywołują czułe wspomnienia. Choć nie były to zasobne czasy, w naszych domach wyczarowywano pyszne dania, które bogactwem smaku przewyższały menu najlepszych restauracji. Podczas wakacyjnych warsztatów kulinarnych dzieci poznawały tajniki gotowania. Były pierogi, racuchy, gofry, sałatki, dania z grilla, koreczki, kanapki, spaghetti i ciasto. Dzieci miały ogromną frajdę i świetnie się bawiły, wiedząc, że po pracy będą degustować wykonane przez siebie potrawy. Na Dzień Seniora przygotowałyśmy własnoręcznie wyroby z prosiaka według starych przepisów. Były szynki, pasztety, kiełbasa, kaszanka, wędzone boczki i żeberka. Jako dodatki postawiłyśmy na stole przetwory z tegorocznych zbiorów, kiszone ogórki, paprykę, pikle. Przygotowałyśmy wiejski stół na starą modłę. Przy okazji nauczyłyśmy się robić dekoracje z papieru, które prezentowały się znakomicie na naszych stołach. Podziękowania seniorów były dla nas najlepszym wskaźnikiem dobrze wykonanej pracy. Zapomniane smaki mamy nadzieję ocalić od zapomnienia. Zbierane od mieszkańców przepisy ze starych kartek pisanych ręcznie, nie zawsze czytelne lub przekazywane ustnie, zawarłyśmy w małej książeczce kucharskiej coś. Chcemy, aby ta mała książeczka służyła wszystkim, nieważne, młodym czy starszym, mieszkańcom czy ich rodzinom lub znajomym na drugim krańcu świata. Chcemy, by jak największa ilość osób mogła poznać te cudowne, zapomniane smaki zawarte w zebranych przez nas przepisach.